drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Witam Was serdecznie w poniedziałek 28 października. A witam Was słowami z psalmu 16, 10 werset. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. I z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 11, wersety 25 i 26. Rzekł Marcie Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To ostatnie pytanie, które pada w dzisiejszych wersetach z Ewangelii według świętego Jana. Czy wierzysz w to? Może być równie dobrze pytaniem każdego z nas. Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu odpuścił twoje winy, sprawił, że twój grzech jest przebaczony i że miłość Boża stała się częścią twojego życia? Czy wierzysz w to, że przez Jego zmartwychwstanie i Ty uzyskujesz obietnicę zmartwychwstania i życia wiecznego? Czy wierzysz w to, że On jest drogą, że w Nim jest prawda? Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus, że to, co Jezus Chrystus dla Ciebie uczynił, jest prawdą? Pytanie o wiarę jest pytaniem, które powinno pobudzać nas do codziennego zastanawiania się nad tym, kim jesteśmy i kim dla nas jest Bóg. Wiara w to, że Jezus Chrystus daje nam zmartwychwstanie, czyni, czy wypełnia to, o czym czytamy w psalmie 16. Nie zostawiasz duszy mojej w otchłani. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy w obliczu śmierci, zarówno tej fizycznej, jak i tej emocjonalnej, którą doświadczamy od czasu do czasu, kiedy dzieje się coś przykrego w naszym życiu, On nas nie zostawia, On cały czas jest z nami. I nawet w tych momentach On ratuje nas od tego, co nam zagraża. On ratuje nas od wszelkich niebezpieczeństw i wspiera nas w naszym codziennym życiu. Dodaje nam nadziei, dodaje nam otuchy. Zatem jeżeli odpowiedź na pytanie, czy wierzysz w to, jest w tobie, w twojej duszy, w twoim umyśle, tak, masz pewność tego, że Bóg nigdy cię nie zostawi. Zostańcie z Bogiem, niech On wam błogosławi i niech was prowadzi przez ten dzisiejszy piękny jesienny dzień. Amen.